28 lutego 1932 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu WISA na wyposażenie Wojska Polskiego. Wczoraj minęła 90. rocznica. Dzisiaj przekazujemy WISA 100, który jest na wyposażeniu Polskiego Wojska od kilku lat, Muzeum Wojska Polskiego. Cieszę się, że do tej tradycji polskiej myśli technicznej okresu II Rzeczpospolitej nawiązuje nieustannie Fabryka Broni Łucznik i WIS 100, którego nazwa odwołuje się wprost do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jest tego dobrym przykładem. To pistolet, który jest na stanie polskiej armii, który jest godnym naśladowcą tej skutecznej broni z lat 30. Konstrukcja oparta jest na rozwiązaniach, nieśmiertelnych rozwiązaniach Amerykanina Johna Mosesa Browninga i podobnie jak przedwojenny WIS produkowany w radomskiej fabryce broni, działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Lufa reguluje się poprzez przekoszenie, a broń dostosowana jest do najlepszego, wciąż najlepszego naboju pistoletowego 9 na 19 mm parabellum. Cieszę się, że ten egzemplarz trafi do kolekcji Muzeum Wojska Polskiego i stanie się częścią kolekcji, która ukazuje historię polskiego przemysłu zbrojeniowego, między innymi. Ten pistolet jest na wyposażeniu wojska od kilku lat. Też jest sprzedawany na rynek cywilny, też jest eksportowany, również za ocean. Liczę, że tak naprawdę muzeum, te eksponaty, które do nas trafią, przetrwają i będą symbolizowały naszą gotowość do obrony, do walki, do poświęcenia, a niekoniecznie będą używane w rzeczywistości.